Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam Power Query, odcinek 74, ranking po dwóch kryteriach. W pytaniu od widzów 136 poruszaliśmy już ten temat w kontekście formuł Excela. Dziś chcemy zrobić to za pomocą Power Query i okazuje się to bardzo proste. I mamy dwa kryteria, czyli liczbę punktów z egzaminu i liczbę zajęć dodatkowych. No, możemy właśnie tutaj zobaczyć odpowiednie wartości, że w tak liczbę punktów z egzaminu może się powtarzać i wtedy korzystamy z zajęć dodatkowych, żeby nam było łatwiej tak rozdzielić miejsca rankingowe właśnie po tym drugim kryterium. Więc potrzebujemy nasze dane zaczytać do Power Query. Tak, tutaj nasze dane są tabelką, te trzy pierwsze kolumny. Więc wystarczy pojedyncza komórka w nim zaznaczona, karta dane. Z tabeli zakresu wczytujemy dane do Power Query i nam zależy, żeby zachować tą oryginalną kolejność danych i nie każda tabela będzie miała klucz tak główny, taki uporządkowany od A do Z, więc dodamy sobie kolumnę indeksu i tutaj dla nas istotne jest teraz, że robimy ją od zera, tak żeby odróżnić od tej drugiej, która posłuży nam za ranking. Czyli mamy tutaj w kolumnie indeks tą oryginalną kolejność danych. Jak mamy tą oryginalną kolejność danych, to żeby przyznać ranking, to tak naprawdę wystarczy nam posortować dane według naszych kryteriów. Czyli najpierw potrzebujemy posortować po kolumnie punkty z egzaminu, bo to jest nasze ważniejsze kryterium, więc na karcie narzędzia główna możemy zrobić sortowanie ZA, czyli od największej do najmniejszej wartości, a później po kolumnie zajęcia dodatkowe też od Z do A, bo im więcej zajęć dodatkowych, tym lepiej. No i widzimy, że tutaj trzy osoby miały po 99 punktów, ale brały tak udział w innej liczbie zajęć dodatkowych, więc mamy tutaj ładnie ponumerowane te nasze dane, tak w ustawionej kolejności, tak kolumna indeksu tu się zmieniła, bo nasza kolejność danych się zmieniła, ale teraz tą kolejność, którą mamy, to jest właśnie nasz ranking. I tu warto zaznaczyć, że Power Query właśnie tutaj dla niego jest istotne, kolejność, w jakiej sortujemy. I tutaj tak słabo szaro widać, taką szarą jedynkę, szarą dwójkę, że właśnie w takiej kolejności nasze dane są sortowane. Najpierw po punktach egzaminu, później po zajęciach dodatkowych. I teraz wystarczy dodać kolumnę indeksu, tak, od jedynki, czyli pierwszy wiersz, pierwsze miejsce, tak, pierwsza osoba w rankingu. Ostatni wiersz, dziesiąte miejsce w naszym przykładzie, ostatnie miejsce w rankingu. No i tu dodaje się kolumna automatycznie z tytułem indeks 1. To możemy sobie właśnie w pasku formuły zmienić na kolumnę ranking, tak. Zatwierdzamy, mamy ładniejszą nazwę. I teraz, jeśli chcemy wrócić do naszej oryginalnej kolejności danych, robimy sortowanie po kolumnie indeks. Tym razem możemy sobie rozwinąć tutaj okno sortowania i sortuj rosnąco od A do Z, czyli od najmniejszej do największej wartości. I ta kolumna indeksu właśnie posłużyła nam tylko, żeby zachować tą oryginalną kolejność, więc już nam jest niepotrzebna. Możemy sobie właśnie nacisnąć delete, żeby ją skasować. No, jeszcze raz delete. O, teraz mi się udało ją skasować. Jest nam niepotrzebna. Do naszych trzech kolumn oryginalnych została dodana kolumna z indeksem, z rankingiem. Tak, od pierwsze miejsce, tak, osoba w trzecim wierszu, ostatnie miejsce, osoba w czwartym wierszu, tak, o odpowiednim ID. Więc jak mamy takie już dobrze spreparowane dane, przygotowane dane, tak, przeanalizowane dane, to możemy sobie zamknąć i załadować te dane do Excela, do tabeli w istniejącym miejscu, o, tutaj pod spodem, i kolejność powinna być 6, 2, 1, 10, 6, 2, 1, 10, taka sama jak wynikająca z formuł naszych danych, ale tu tylko po prostu wystarczy posortować i dodawać kolumny indeksów Power Query, żeby uzyskać pożądany wynik. A jeśli mimo tych dwóch kryteriów trafią się jakieś remisy, no to trzeba się zapoznać z filmami właśnie Widzowie 122 i Power Query 30, jak możemy właśnie takie sytuacje rozwiązać.